Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Witam się z wami w szkaradnych katakumbach, czyli w katakumbach, które tutaj były do odkrycia, które wystarczyło tylko otworzyć kluczykiem. A jeszcze zahaczymy sobie o... nie o to... A o to miejsce też, zobaczymy, czy jest tutaj zjazd właśnie niżej. Gdzie to było? Tutaj. Do katakumb Wyndham, które były dosłownie za ruinami, zaraz pod ścianą. Tam zejdziemy sobie jeszcze później. Na razie... wiesz, że żyję. Miał kumpla. Co na pułapka, nie powiem. Ale... też ma co do przewidzenia. Okej, czy widzę w tym... lochu będą, czy tam w tych katakumbach dominować będą chyba aberracje. Ogromna konwalia, level 5. Okej. Okay. 3 strzały z Nagakiby i pada. Ciekawe, jak sobie poradził na te zaklęcia. Że na to najpierw muszę sobie tutaj wybrać kostur. Mam nowy, konkretnie kostur straty. Nie pamiętam nawet gdzie go zdobyłem, nie? Ale... mam. Najważniejsze. Dalej nie wiem, dlaczego są te fiołki potrzebne. Już ich trochę mam zebranych. O! Dobra, jednak więcej jest potrzebnych ciosów. Konwalia level 5, też spoko. Czy nie wiem jakiegoś ducha w sumie ulepszyć? Kurde, nie pamiętam. Tak, bardzo optymistyczny widok, nie? Patrzysz w dół, a tam pełno martwych ciał. Kałach, nie? Masowany atak po prostu. No w ogóle tyle co nic sobie regeneruje z tego zabijania tak naprawdę. Dzięki amuletowi. Jakbym tylko na nim bazować mój regen many, no to byłby to bardzo słaby regen. Jak zresztą widać. Dobra, mamy nasze drzwi, które musimy otworzyć. Pytanie, gdzie jest Wajcha? Kama, przecież przestępuj. Dziękuję. Kolejny to tasa komendów do kolekcji. Nie, chcę zdyskredytować tę wiadomość. Do przewidzenia to było, że to jest fake, no ale wiadomo, jeden rolek mnie zbawi. Muszę wejść tędy. Czy to się skrócić na mierzanie celu. Brawo, normalnie nie wpadłem na to. O proszę, trochę skrzydła tej aberracji. Tutaj już nie ma niczego więcej. Czwarty. Zobaczmy. Przeżywa do psy. Kurwa! Przyzywa ducha skrzydlatej aberracji. 37 punktów skupienia. Wymaga. Skrzydlaty duch, który wzbija się w powietrze, by stamtąd strzelał. Skrzydlaty duch, który wzbija się w powietrze, by stamtąd strzelać z łuku. Aberracje są więzione za karę, ponieważ kontaktowały się z tyglem. Od urodzenia traktuje się je jak niewolników, albo nawet. Ja, to chyba lepiej nie zostać takową, nie? Tung za Wajchę. Dobra, drzwiczki się otwierają. Jesteśmy w ogóle chyba tak centralnie nad nimi, tak mi się wydaje. Dokładnie. Wyjąca głowa, wybacz. A, patrzcie, bym zeskakiwał. No, no. Ugruniczny. Okej. Okay. Kolejne miejsce, gdzie można go znaleźć. Znając mnie, gdy nie to, że sobie pomnożyłem te...
łuki, to już dawno bym się z nich po prostu wypługał, nie? Ale... trudno. Zobaczmy, z czym przyjdzie mi się mierzyć. Proszę, perfumiarz i kolejny ten wynaturzeniec. Jestem świetny. I oczywiście perfumiarza muszę załatwić najpierw. Wbrew pozorom, no to on tu jest największym problemem. Zobaczmy sobie ten księżyc rani. Dzięki, stary, naprawdę. Pisałeś. Ładnie. Flacha, flacha. Cykula. Ojo, kto siekło! Jak widać, kurde, on używa tych perfum, które dają po prostu... dają po prostu negację czasową. Jest ten. Okej. Okay. Poszło szybko. Ale wiadomo, to akurat jest ogólnie wina tego, że jestem po prostu wręcz przelewelowany na te lokacje, no ale... no w sumie jak na moment, w którym tutaj trafiłem, no to wtedy jeszcze było to przed w ogóle levelowaniem takim dużym, to wtedy też bym tutaj sobie zgrabnie w miarę poradził. Nie tak szybko. A, też byłoby ok. Dobra. Prochy tym razem. W ogóle to były prochy akurat tego przeciwnika, którego pokonałem. Bo to była dokładnie ta sama babka, która była bossem. Dostałem jej prochy. Perfumiarka Trisia. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Trisia była kiedyś znana jako uzdrowicielka, która poświęciła się leczeniu aberracji, omenów i wszystkich tych, których uważano za nieczystych. Kiedy jej wysiłki zawodziły, stawała się ich towarzyszką śmierci, czuwając nad nimi, aby mogli odejść spokojnie i bez bólu. Opowieść ta przypomina początki Towarzyszek na Łożu Śmierci. Czyli co, być może to od niej się cały ten zakon wziął? Who knows? No i dobra, ładnie. Niecałe 8 minut mi to zajęło. No nie spoko. Już na starcie mamy te drzwi. Pułapka do striggerowania w tym miejscu. Dobra. Musi mnie irytować jedna jedyna rzecz w Eldenie, to brak jakiegoś takiego normalnego, brak możliwości cofnięcia się do punktu łaski bez konieczności umierania. Czytaj, brakuje mi tutaj czegoś, a kość wiodąca do domu lub fragment krętego miecza, które są po prostu darmowym tym. Nie ma nic dużego. Które są darmową cofką do ogniska, nie? Też pusto. To były dwa zajebiście chujowe strzały, jeśli mam być szczery. Hefu góry tu dostałem od jednego, spoko. I konwalia poziom 5. Okay. W ogóle, czekajcie, konwalia nagrobna to była ta do zwykłych duchów, nie? Ta. A upiorna konwalia, czyli de facto ta, której potrzebuję na... Ty, no w sumie... Na razie to na żadnym, mam tak idealnie po sztuce, żeby jakiegoś ducha ulepszyć na plus 9. Się właśnie nie umiałem zdecydować, czy chcę iść w Tiszę, czy chcę iść w Krzysztofa. Więc no, potrzebuję sobie do testów właśnie ich przyzywać. Ale szczerze, to Tiszę naprawdę brzmi kusząco. Dobra, czekaj, musimy zaklęcia. A nie.
jednak zakręcie nie jest tak skuteczne, jak sądziłem, że będzie. Wstanie? Nie, nie wstanie. Dobra. Pewnie go w końcu krwawienie wchodzi, no ale... Steel nie jest jakiś mega... No, ale w niego jak hity zaraz z tego łuku. To myślałem, że trafię też tego jednego, bo ten łuk powinien przenikać przez cele. O! Okej. Okay. Sufitu się akurat nie spodziewałem tego wystrzału. To jest tak troszkę zastanawiające, skąd oni się tu wszyscy wzięli. Bo to nie są trupy, które tak sobie po prostu wstały. (Grym) 50% HP jak nic. Klękaj przed mrocznym księżycem. Wbrajmy teraz Lindel i wielka złota tarcza. Jedno i drugie chyba już mam. Co? Czy to klucz? Aha, że klucz na start, dobra. Okej, okay. Zrozumiałem to odniesienie. Znaczy, boże, to odniesienie. Zrozumiałem, o co chodzi w wiadomości. Zastanawiam się teraz odniesienie, nawet nie mam pojęcia, nie? Czy dwa? Jeden. Okej. Okay. Coś epickiego. Amulet skorpiona błyskawic. Okej, okay, to co dawało? Rytualna tarcza zwiększa obronę przy maksymalnych zdrowia. Tutaj wzmacnia ataki błyskawicą, zmniejsza negację obrażeń. A, czyli, dostaje, czyli bardziej dostaje w pierdol, ale silniej bije błyskawicą. Już miałem chyba wcześniej taki jeden amulet, tylko że chyba na ogień? Albo na wiarę. Dajmy przejście dół. Aha! Że taki dół. Dobra, jaki to ma zasięg w ogóle? Przyzwoity. Gdzie mnie to zaprowadzi? Uważaj, o kama! Czemu te kraby są? Poważnie, akurat te kraby są... takim irytującym wrogiem. Dobra, weź, idź. Gdzie wyskoczysz krawę? Jakiś to smarło. O kurwa mać, nie! Przecież, Jezu, przecież było ostrzeżenie przed dwoma krabami. Kurwa mać. Wow. Okej. Okay. Dobra, ja czuję, że to zakręcie plus mój level naprawdę się o spustoszenie, ale to jest wręcz... to masakracja. No dobra, dobra. Czego żeście pilnowali? Książki z przepisami apostoła starożytnego smoka. Część pierwsza, czy miałem? Chodźcie, mam w ogóle część drugą? Pytanie. Zobaczymy. Została, tak, mam część drugą i część trzecią. I proszę, elektryczny smar, strzała z kości błyskawic oraz bełt z kości błyskawic. Okej.
Czyli takie najbardziej basicowe rzeczy, jakie tylko da się z tego tworzyć. I właśnie odblokowałem. Szkła, czyli miejsca tam pierdoła, nagrobny fiołek, czy dalej coś, do czego... Znaczy dalej, niż jest to item, do którego nie coś potrzebny. Zresztą ja pójdę na górę. A nie, czekaj, bo ja poszedłem na górę i zaskoczyłem na dół do sekretu. Czyli właśnie jeszcze dalej jest jakieś przejście. Mogę sobie golnąć sobie, nie? Potrzebuję szybkiej podmianki. Z tego, tylko z tego. A i teraz tu. Cyk. Czy sobie mogę użyć... A nie, nie ma, nie, nie ma tego zaklęcia. Dobra, można. Kretu do góry tu. Można na prawo. A, skubaniutki. Nie, błagam. Ale te kontry po tarczy są czasami aż za OP, mam wrażenie. Dobra. Otwarto przejście. No i teraz właśnie ten ból, że nie mogę sobie tak fajnie cofnąć do tego, tego muszę biec. Bo w tym momencie jedyna cofka, jaką mam do punktu łaski, no to jest wspomnienie łaski, które kosztuje mnie wszystkie moje runy, których aktualnie mam 27 tysięcy. Czy potrzebuję na rozwój postaci? Aktualnie? Niespecjalnie, bo mam tak wysoki level, że no... Nawet grając przez 3 dni z rzędu, nie ginąc ani razu, a bynajmniej jak po śmierci zbierając runy, ni cholery nie nazbierałbym wystarczającej liczby run, żeby się... na tyle podlevelować, czy pod na tyle, żeby sobie na tyle run nagromadzić, żeby sobie chociaż jeden punkt wydać. Mam level. Ale do jakichś zakupów, no to zawsze runy warto mieć. Zaś się na to naciąłem, nie wierzę. Flaszka przez mgiełkę i z czym walczymy tutaj? A, ogar, tylko tym razem będzie bił piorunami. Dobra, wytestujmy sobie tego ducha. Tu. Dobra, zaliczyło mi go. Zobaczmy, jak on atakuje. A, tak samo jak tamci. Okej. Okay. Widzę, że to jest bardzo tanki. Zobaczmy sobie, czy sam pokona tego bossa. Bo ten mecz bije nawet fajny. On jest tylko na plus 4, przypominam. Czekaj, gest wykorzystam, będzie lepiej. Zmień. Okay. Gest, że sobie przycupnę. To nie było, się przetestuję. Zobaczymy, czy sobie poradzi, bo jest to naprawdę ciekawe. Wiadomo, jak ja użyję tego deszczu gwiazd, to ja go po prostu zmasakruję momentalnie. Tym zaklęciem, no ale... Zobaczmy, czy chociaż połowę paska zbije. Już zbił połowę! Dobra, ej, dobrze mu idzie. Widać, że on chce jakieś takie podwane dupnięcie zastosować na tego ogara, no tylko nie jest w stanie. Przez to, że tam go ciągle napierdala, nie? Nie no, dawaj stary, dawaj! Dobrze ci idzie! Wstawaj, napierdalaj! Dobra, wreszcie mu się udało, ale niestety... Nie, to jest chyba dopięcie tego, żeby odsunąć go od siebie, on niestety... Znaczy on też. On, czytaj rycerz, nie jest w stanie odsunąć tego bossa, no bo... No bo to boss, no.
Ale nie, no dobra, rycerz niestety nie da sobie chyba rady. Kurde, dwóch ciosów! Dwóch ciosów skubańcowi zabrakło! Dwóch ciosów mu zabrakło! Maksymalnie trzech! O, i wiatrz konwali. Zbił dzwonek kulisty. Zdobyłem tutaj dzwonek kulisty takowy. Bardzo ładnie. Okej, okay, czyli zakładam, jeśli chcę mieć takiego turbo tanki ziombla, no to warto iść w Krzysztofa, ale jeśli chcę mieć tylko obrażenia, no to warto iść pod Tiszę, no bo wiadomo, czarny nóż i ta pasywka, która pali i do tego jeszcze potem ma damage over time, no to tym bardziej warto to wtedy wykorzystać. Wróćmy na razie do stołu, jeszcze teraz mojej łaski, żeby no po pierwsze oddać ten dzwonek, no a po drugie, żeby ulepszyć, jednak właśnie myślę dalej kogo. Dobra, jeszcze wiem, że łajnożerce jest gdzieś pod Lindel do znalezienia, tylko właśnie nie wiem, kurde, jak tam dojść, nie? Ale nie powiem, wolałbym jednak samemu się tam udać. Nie mam teraz nagrobne konwalie od 1 do 3. No ale akurat od 1 do 3 no to zbierałem no bardzo duże ilości. Nawet upiornych konwali mam. Akurat upiorny dokupiłem, no ale nagrobne konwalie no to mi lecą praktycznie co chwilę. To najróżniejsze. Dobra, ale właśnie, bo nie po to ulepszyłem sobie też ten miecz. Nie ta sakramentów, tylko chyba tak. Zaszyfrowany miecz, nie po to go ulepszyłem, żeby z niego nie korzystać, więc zacznijmy z niego korzystać. Greetings, you hear this? I can hear it howling. You should keep it unknown. No i właśnie. Jeszcze jak to wygląda z Tiszę, ona na plus 5 jest dopiero, a on na już plus 7. Dobra, to ja jeszcze mogę ulepszyć do tego plus 7. Ale jak widać, ona jest w chuj droższa, ale też się nie ma myślę co dziwić, biorąc pod uwagę, jak ona w pierdol jest w stanie zaserwować takiemu potężniejszemu wrogowi. Dobra, na razie są na równi. Czyli nie wiem, pomyliło mi się, on był na plus 7, czyli patrzcie, na plus 7 rycerz nie poradził sobie z tamtym przeciwnikiem, więc chyba nie tak, nie, dobra. Czyli jednak pójdziemy w Tiszę. No i jeszcze potrzebuję te 11 tysięcy. W sumie nie muszę niczego sprzedać, wystarczy, że użyję runów, których mam w chuj przy sobie. Tylko właśnie nie więcej niż potrzebuję, czyli no 3 takie będą, ok. Greeting, do you hear the spirit? Tiszę. No, tutaj po prostu, żeby to zużyć, to mogę ulepszyć ją. No, jeszcze mi nie stykać dalej, no ale nie ma co się martwić, bo i tak nie będę korzystał z tamtego ducha. Ale tego zamieniamy na Tiszę. No i dobra. Latena. W sumie to jest najlepsze, bo ja Lateny w ogóle nie używam. Ja ją mam tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mam questa od niej i nie chcę jej po prostu, nie chcę jej nie mieć w eku. Ważne, gdyby coś się miał spierdolić, nie? Z tym questem, więc dlatego wolę ją cały czas mieć przy sobie. Orange to niech zostanie. Dobra, ale jednak będę musiał coś stąd wyrzucić. Na pewno ostrza Duli mogę się pozbyć, tego księżyca też. No i tak, w sumie wtedy powinno być mnie stać na te pozostałe spele. Ale dobra, Loreta zostaje. Te trzy out. O, nawet jeszcze coś się zmieści. Giełka. To. To. Dobra, no więcej nie mam nic. Dobra, no ta Adula, te ostrze Aduli. Może w sumie jeszcze zostać, no bo to jest nawet pomocne. Tak to zamienię lepiej.
No i teraz proszę mi wrócić. Ja nie wiem, jak już tutaj zaskoczyłem, no to zrobię wreszcie porządek z tymi tymi, czyli tak. Tutaj te. Wszystkie talizmany out. Ja mogę zostać. Zwiększę mod inkantacji. No niech zostanie. To out, to out. No to na wszelki wypadek sobie po prostu noszę, nie? Ale... ogólnie też nie są mi jakoś mega potrzebne. I tą tarczę miałem w ogóle wypierdolić, nie wiem, że się o tym zapomniałem. A coś jeszcze? Też muszę wyjebać. Wejścia do schowania. No i poza tym to będzie wszystko. Obrazów dalej nie wiem, gdzie szukać. Znaczy, poza tym jednym, który tam widzieliśmy, tym ostatnim znalezionym, ten to wydaje mi się, że wiem, gdzie jest, ale dopiero później. Drobny bonus, jeśli chodzi o tego, jeśli chodzi o runy, ale to jest naprawdę mega drobny bonus. Gdzie dam to oznaczenie? Tutaj. W tym punkcie. No dobra, najpierw na most. Teraz na koni, no i jazda. Okej, nie wiem, czy mi od razu zużyło dwóch tych podskoków, no ale spoko. Jakby tutaj zginął, to by się wkurwił, nie? No ale na szczęście. Więc zaliczę tego jako śmiertelnego. Tutaj mam do odnowienia, więc na razie mogę to olać. W ogóle, czekaj, ja tu walczyłem z tym awatarem, czy finalnie nie? No bo nie bez powodu mogę tutaj przyzwać kogoś do pomocy. Już ducha. Czy to jest na tego? Bo na tego to jest tak specjalnie przygotowane. Wow, to serio minąłem? Do tyłu! No! Come on! Wiecie, co mnie irytuje? Ja myślałem, że klątwa w DS-ach jest irytująca. Albo skamienienie w DS-ach 2. Bo bym powiedział ogólnie klątwa, chodziłem też o tą z DS-ów 3, ale to jest coś odmiennego. Działa podobnie, ale jednak inaczej. Ale pomimo tego, no nie powiem, no jestem wkurwiony po prostu, jak działa tutaj ten... jak działa ta... śmiertelna zaraza. Ale to głównie przez to, że inni gracze nie są... znaczy wróć, że gracze są na to wrażliwi. Tylko i wyłącznie gracze. Nikt... Nikt więcej. W sensie, serio, w całej grze nie ma ani jednej postaci, ani jednego bossa, ani jednego... Dobra, może NPC jakiś by się znalazł, nie załóżmy, taki ludzki. Ale chodzi mi po prostu o bossów i o wrogów, nie? Żaden boss i żaden wróg nie jest wrażliwy na śmiertelną zarazę. Przez to nawet gdybym w jakimś najmniejszym stopniu znalazł cokolwiek, co ją stakuje, to nie ma sensu branie tego. Na runie na szczęście mało, no ale chcę się rozejść po prostu po tym miejscu jeszcze, nie?
sumie chyba w ogóle znalazłem tylko... W sumie znalazłem właśnie to, co powinienem znaleźć, czyli właśnie tę książkę. Jeszcze myślę, mogę to wszystko pierdolić w chuj. Liczymy walkę, więc... Zwłaszcza z ikoną. Trochę szwiru. No nie za tam giełkę. Jak mówiłem, jak giełka w DS-ach. 3. Specjal tej broni? Tak, to takie wydłużenie. Dobra. No, co mi... Gdzie jeszcze, z czym jeszcze walczę? Co mi liczy walkę? Czyli tu byłem. Tu mnie nie było, ale... Tu się chyba nawet nie dostałem, tu musiałbym zejść z tej strony. Ścieżka przy murach... Czekaj, jest narzędzie tutaj? Nie, wait, jak gadam? Byłem tutaj przecież. Tu mnie za to chyba nie było, więc to jest drugie miejsce, które warto badać. Ale najpierw idziemy oczywiście do punktu numer jeden. Ja taką cichą nadzieję, że kogoś ten trafię, nie? Przeliczyłem się niestety. No to jest ten duch, który by mnie prowadził chyba do tych tuneli Altus, ale że już to mam z głowy, no to... Muszę się kompletnie martwić. Chodź. Super. Bardzo ładnie zgrabnie wykorzystane. No to fulla sobie nie podleczyłem, nie uzupełniłem tych flaszek leczących, no ale... Wiadomo, te skarabeusze tylko przywracają ileś użyć flaszki. Konkretnie maksymalnie to jest chyba 3 użycia, a minimalnie to 1. Kolejne ruiny warogi leśnego rodu. Jedna mgiełka, druga mgiełka. Niech tam się wróci. Wiązka ofiarna. Super. To jest najgorsze, jestem w stanie po prostu złaszadować praktycznie w tym zaklęcie. Ja wszystkie trafię przecież. Myślałem, nie trafiłem go pierwszy, ale on mnie też potem nie trafił. Aha,
tu byłem. Ja tu byłem. A teraz pytanie, kiedy? I czy z wami, czy bez? No, super. Dalej nie wiem, gdzie się dostać do tego konkretnego punktu. Ale tutaj już bynajmniej mogły sobie z wioski młynarze polecieć, no bo jest po prostu cholera bliżej. Zobaczmy, czy jest to warte mojego czasu tutaj. Nie ma tak odzyskać HP, tak w sumie nie wiem dlaczego. Morda w kubeł. Jeszcze zakrwawione pytanie. W sumie pytanie, czy to zakrwawienie teraz było winne temu, że ja je tak pociachałem, czy to było zakrwawienie ostatniego ich posiłku? Może to była krew ich ostatniej ofiary? Też możliwe. Dobra, czyli tutaj jednak też już byłem. Dobra, i tutaj bym się wracał do tego drzewka. Tutaj byłem, jak leciałem do mostu nieprawości. Dobra, no na razie to zwiedziłem wszystko, co się tylko dało. Dlatego trochę jestem zaniepokojony tym, że nie znalazłem tutaj dostępu do tego miejsca, no cokolwiek się tu gdzieś znajduje. Dodatkowo mam ogólnie stolicę, ale gdzieś widziałem w tym miejscu na mapce jakieś trzy miejsca łaski, dzięki którym mogę dojść do właśnie innych miejscówek. Dlatego pytanie brzmi, z którego miejsca łaski powinienem iść dalej tędy, żeby finalnie dostać się tutaj gdzieś niżej. Wygląda na to, jakbym stąd po prostu musiał iść tu i odbić w lewo. Może w końcu tam dotarł. No dobra. Spróbujmy. Będę taki szybki scout zrobić tego, co może tu być, albo co tu jest. Dobra, i mamy te kopie, albo pierwowzór w sumie, może nie tyle, tyle kopie, to właśnie pierwowzór twierdzy okrągłego stołu. Robiliśmy tego teraz może po mieczy gwiezdnej plagi, w rączkach trzymanych. No i aktywujmy grunt właściciela ów mieczy. Zobaczmy. Ja muszę iść tędy, no i w lewo. Wróć w prawo. Dlatego nie lubię tych mieczy. W sensie one są dobre, żeby tak sobie dociągnąć kogoś do siebie, nie? Bo wtedy to jest super. Gorzej jest na niestety w momencie, w którym dociągnie mi kogoś, ale pierdolnie nie tak, jakbym chciał. Wtedy jestem w kompletnie czarnej dupie. O, tutaj jest takie martwe. Już opadane przeze mnie chyba wcześniej. Z tej strony chyba. No i... jak się dostać tam właśnie na drugą stronę? Co, zaś muszę wejść na smoka? Jakoś po nim przejść? Wejść mogę, no to nie Wukong, gdzie mamy określoną progresję. Tu mogę iść, gdzie mi się tylko żywnie podoba i tak na tyle, na ile pozwala mi kształtowanie terenu. Kucy też nie przejdę. Pusto, też pusto, ale przejścia nie ma.
Ha, okej. Okay. Zobaczmy właśnie z murów, jak to wygląda. Dobra. Będę się szukał wcześniej, czyli ja muszę iść właśnie w drugą stronę. Dobra, nie, leci mi ten. Leci mi inną broń. Miecz Morgotha nawet może być. Zobacz. Zobaczmy, czy ja tam byłem? Jest jakaś drabina. Zrzucenia. Tam byłem. Tutaj... Chyba też szedłem. Okej, czyli musiałbym w sumie się cofnąć tak naprawdę tutaj, do tego i zaś przejść ten kawałek. Dobra, YOLO. Trudno się mówi. W sumie, jakby nie, no właśnie, ja tam finalnie miałem iść gdzieś dalej, ale ja tam albo A zginąłem, albo B, coś mi rozproszyło i to B jest chyba bardziej prawdopodobne. No, tylko na szczęście tutaj mam teraz windę, więc... No, szybciej wrócę do miejsca, które mnie właśnie interesuje teraz. Być może szybciej znajdę przejście, którego szukam. Tutaj walczyliśmy z tym kolejnym rycerzem Tygla. Zdobyliśmy tutaj chyba ten modlitewnik. Jakiś. Dobra, i teraz jestem właśnie dokładnie w tym miejscu, w którym chciałem być. Zaskoczę. Nic mi się nie stanie. Ten mogę to zobaczyć z powrotem. Zobaczmy, jak to wygląda. Walczyłem z tym pieszczystym głównym, znaczy z piaszczystym. Znowu z tym upośledzonym. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Czy to jest żywiołak? Czy to jest drzewiec? Chuj wie. No krótko, z tym wrogiem. Po prostu. Wiecie, o którego wroga mi chodzi, prawda? Nie wstaje. No i to krwawienie się momentalnie nabija. Ale dobra, nie, jednak potrzebuję jeszcze inszej broni. Miecz księżyca, niech będzie. Okay, no, według tej mapki, którą sprawdziłem, no to jestem dosłownie nad tymi ogniskami. Czy tam punktami łaski. Bo to jest właśnie gdzieś pod ziemią. Tylko ja nie wiem, jak zejść pod ziemię. Tak, żeby jakby, wiecie, no, nie zajebać się. Nieźle, to była skrzynia, którą... Zamieniam w skrzynce. Klucz kamiennego miecza. Dobra. Wielka to powąganie jest. Pominięcie. Fajne jest to, że te kolejne cięcia tym mieczem z tą falą nie kosztują właśnie tych. W sensie, wiadomo, dopóki sam buff kosztuje manę, ale, czy tam skupienie, ale dopóki właśnie nie wykorzystam tego buffa, no to te cięcia są darmowe. Choć szkoda, że są to tylko i wyłącznie cięcia pod silnym atakiem, a nie ogólnie.
że nie jest taki buffy, byłby trochę lepsze. Ale lepszy ryc niż nic. Dobra, i tutaj schodziłem na dół, ale to nie jest ta miejscówka. Tu jest przejście, chyba dalej widzę. Coś tu się znajduje? Tutaj nic, buffy wstrzelił. Tutaj przejście stąd, dobra. Nie jest ta miejscówka, bo miejscówka, na którą patrzyłem z góry, miała obok mostu drabinę. Czy jest jeszcze jakieś inne miejsce? Z czymś takim. No to wygląda. Tu tylko ten taki mini boss, nie? Tutaj nie ma nic więcej. Co jest tutaj? Ogólnie wiem, że tędy szedłem. Poszło totalnie nie po mojej myśli, no ale trudno. No, come on! Powiedzcie mi, czemu jak strzelę to z błyskawicy, to pada na strzała, a z strzały zwykłej nie może. A czekaj, już pamiętam! Dobra, to doszedłem do jakiegoś momentu, jakiegoś miejsca, które po prostu mnie wstrzymało. No po prostu zablokowało mi przejście dalsze. O, to fajnie, że teraz ponure kamienie kowalskie z tego lecą. Okej, okay, to już chyba nowa rzecz dla mnie. Ogień z tego. Pamiętamy, to było możliwe na ogień. Gdzie? Come on! Nie, więcej was kurwa matka nie miała. No! I kurwa, skąd tak na plecach? No co za kurwa skam? Złość z tego miejsca nie wyhaczę, nie? Dobra, to tak, ja tam wrócę i już na miejscu rozpoczniemy sobie kolejny odcinek, będziemy tam kontynuowali. Może znajdziemy ten punkt, z którego finalnie tam potem wskoczyłem, zeskoczyłem i poszedłem gdzieś dalej. Bo tam była, tam był taki punkt, gdzie zeskoczyłem, poszedłem dalej, zebrałem coś i musiałem się już potem cofnąć, no bo nie było dalszej drogi i nie było też jak się normalnie wyliczyć. Tak więc, no jak mówiłem, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring, w którym, kto wie, może zjedzimy więcej stolicy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!